Siergiej Wasyliewicz Łukanienko to rosyjskojęzyczny pisarz fantasy i science fiction, a z zawodu psychiatra. W Polsce ukazało się kilka jego książek, a teraz na półki księgarskie trafia najnowsza, zatytułowana Brudnopis. Wyobraź sobie, przychodzisz do domu po pracy, schorowany. No. Jesteś młody, masz dużo energii. Ale schorowany wracam, no. Wpadasz do domu, drzwi są otwarte, trochę cię to dziwi, bo tylko ty tam mieszkasz. No ale cóż, zaglądasz, a tam w kuchni krząta się jakaś brzydka pani. Ty jej nie znasz. Ona też cię nie zna. Sąsiedzi, których zaraz wzywasz, żeby ją stamtąd wygonić, też się nie znają. Są takie dni, gdy nic się nie układa. Ale czasami wszystko dzieje się na odwrót. Wstajesz wypoczęty z przyjemnym wspomnieniem o miłym śnie. Takich dni boję się najbardziej. Starożytni mieli rację, nie należy kusić losu nadmiernym szczęściem. A milicja sprawdza tą panią i się okazuje, że ona tu mieszka od kilku lat. Jest zameldowana. Potem sprawdzasz, wszystkie papiery się zgadzają. Ona rzeczywiście jest właścicielką tego mieszkania, rzeczywiście tu mieszka, a sąsiedzi potwierdzają, że rzeczywiście to ty tu mieszkasz od 3 lat, a oni jej nigdy nie widzieli. I tak się stało, że pozbawiony mieszkania pojechałem pić z przyjacielem. Typowy rosyjski wariant rozwoju wydarzeń. Nie należało się spodziewać niczego innego. Brzmi jak kawał dobrego Filipa K. Dicka. I jak rozumiem, Łukanienko tym razem zawędrował w tą stronę literatury, bo to taki trochę rosyjski omnibus, który potrafi we wszystkich najróżniejszych i fantasy, i science fiction gatunkach zupełnie sprawnie. Kotia opowiedział mi przypadek swojego dalekiego krewnego, który na drodze chytrych zmian, rozwodów i połączeń zamienił 2 mieszkania jednopokojowe na przeciwległych krańcach miasta na 1-4-pokojowe prawie w centrum. I nawet kiedy Kotia oznajmił, że w efekcie nadmiernego napięcia krewny dostał zawału, zostawiła go żona i teraz jak głupi siedzi sam w wielkim mieszkaniu, chory i nikomu niepotrzebny, wcale nas to w tej sytuacji nie zmartwiło. W Brudnopisie możemy się dużo dowiedzieć o tym, kim jest człowiek, kiedy rzeczywiście przestaje być. Kiedy naokoło zanika o nim pamięć i nikt już go nie poznaje, a on walczy o to, żeby jednak jakoś istnieć. A równocześnie dobra, wciągająca proces science fiction. No oczywiście. Łukanienko jest gwarantem jakości. No. To się powoli rozwija i potem zaczynają się dziać rzeczy spektakularne. Ale o tym może już sobie przeczytajcie sami. Także Brudnopis, polecamy, dobra książka. Wszystkie kobiety na świecie Kotia dzielił na baby i damę. Baby to wszystkie osoby płci żeńskiej. Dama to ta baba, w której w danej chwili był zakochany.